Cześć, ja jestem Sarge i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Killzone 2. Ostatnio rozdzieliliśmy się od naszego konwoju i naszym zadaniem jest teraz do niego wrócić. Kierując się przez kanały i zaułki, Sef przebija się do dzielnicy Salamon, by dołączyć do konwoju na moście północnym. A więc zrobimy tak, jak jest tutaj napisane. No to ruszajmy w takim razie, tutaj raczej sobie nie przejdziemy. O kurczę, a może jednak... A no tak, muszę tutaj to zestrzelić. Dobra, dzięki temu przejście mi się otworzyło i mogę ruszać. Wow, takie się robale dziwne. Mogę spokojnie ruszać, tak więc... Radek zgładził dwóch chłopaków z naszej jednostki. Bez jaj, za co? Ze munduru, nie żartuję. Okej, coś kiepsko jest słychać czasami. Ale mamy tutaj Hellgastów, to już widzicie dokładnie. No dobra, strzelamy w takim razie. Nie ma co zwlekać. Okej, jeden padł, tutaj jest jeszcze drugi. Kryje się cały czas. Trochę oberwał, ale nie zginął niestety. Spróbujmy go załatwić. No, zdjąłem mu hełm, ale kurczę, jeszcze żyje. No, wreszcie się udało. Okej, to w takim razie chyba tędy muszę teraz wyjść, tak jest. No i dobra. Tutaj mamy jakiś laser, więc tam raczej nie przejdziemy, chyba że ewentualnie bym w to strzelił. Tak jest. A więc będę musiał uważać na te lasery tutaj. I sam nie wiem, czy teraz na górę, czy na dół. O proszę, najwyraźniej muszę iść tędy. W takim razie jeszcze najpierw zerknę... Wow, tutaj nie ma drogi. Dobra, chciałem tam zerknąć do tych kolesi, ale jednak nie mogę dalej iść. W takim razie schodzimy na dół, rzeczywiście. Słyszę cię, Wektaninie. Wow, rzeczywiście, ja też cię słyszę. Okej, no i co teraz? Szukamy dalszej drogi. Okej, a więc tutaj teraz po drabince. Droga jest dość prosta, a właśnie możemy sobie jeszcze pomóc, wciskając górę i dzięki temu widzimy nasz kolejny cel, w którą stronę musimy się udać. Tak więc pewnego rodzaju ułatwienie. Zresztą już o tym mówiłem w poprzednich odcinkach. No i dobra, teraz najwyraźniej tutaj na górę. Garza idzie, by was wesprzeć! Uważajcie na swojego z przodu! Sef! Rico przysłał mnie z konwoju, aby poprowadzić was... Cholera! Na górę! Okej. Okay. Rozproszyć się! Ruchy, ruchy! Chyba tam jest ich więcej, co? Tak jest. No dobra, to walczymy w takim razie. Garza jest tam po lewej. Spróbuje nam pomóc z góry. Ja tutaj z dołu będę ich ostrzeliwał w takim razie. Miejmy nadzieję, że jakoś to się uda wszystko. Kurczę, strasznie ich dużo. Okej, wyeliminowany następny. Czekajmy. Tutaj mamy kolejnego. Też padł. No i lecimy dalej. Czekajcie, zerknę na tego tutaj. No właśnie. Dobra. Ale już ładnie wyleciał. Gdzie tu jeszcze są? Z której strony? Tutaj. No, bo zginę, kurczę. Muszę się schować na razie. Już chyba go załatwiłem, ale wolałem się schować. Czekajcie, zerknę. A jednak nie, jeszcze żyje. No, wreszcie zginął. Przeładujmy sobie. Cóż, za chwilę udamy się chyba na górę, tędy. Dobra, rzeczywiście jest przejście. Wow, wow, wow. Kurczę. Trochę mi, kurczę, nie poturbował tutaj. Chyba będę musiał zmienić niedługo broń, no ale na razie jeszcze poczekam z tym karabinem. Może znajdę jakieś naboje. No dobra, tam jest ich więcej. Okej, zginął. Teraz następnego. Wow, przyszedł następny. Przeładujmy szybko. No i gin. Okej. Jeszcze raz przeładujmy i idźmy dalej. Tam jest kolejny, już widziałem go. No, wychyl się jeszcze raz. Czekam, czekam. Kurczę, skubany się ciągle kryje. Wow, koleś z tej strony też jest. Ajajaj. Mało brakowało. No i dobra, już mam bardzo mało nabojów, więc chyba jednak
spróbujemy wziąć karabin przeciwników, co? Nie ma co ryzykować. Jak długo jeszcze mam tu na ciebie czekać? Spokojnie, stary, poczekaj jeszcze chwilkę. Zaraz będę na miejscu. O kurde, znowu tutaj przejście. Ajejaj, schowam się na razie. Niech mi się energia zregeneruje. I za chwilę będziemy nacierać. Dobra, rzeczywiście jest tutaj koleś. Wow, 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 ich tu jest za dużo. Jeszcze granat rzucił, skubany. Spadamy, spadamy. Ja też tam rzuciłem i chyba coś oberwali, ale nie wiem, czy wszyscy zginęli. No właśnie, nie za bardzo. W takim razie jeszcze raz rzucimy. Dobra, tym razem celniej się udało. Kurczę, z tej strony też idzie. Ajajaj. Sami widzicie, co się dzieje. Kurde. Wow. Ależ, kurczę, mnie tutaj przypali do muru. Spadamy, spadamy. Wow. Czarno-biało mam przed oczami dosłownie. Poczekajmy chwilkę. No i proszę, dość nieoczekiwanie. Zrobiło się gorąco. Mam bardzo mało nabojów. Jakby tego było mało, to jeszcze, kurczę, ginę prawie. 4 naboje, no coś niesamowitego. Dobra, tutaj trochę zabrałem. Wow! Przeładuj to szybciej. Okej. Mogłem go uderzyć w sumie, ale już nie ryzykowałem, że mnie sam rozwali. Wolałem się wycofać. No i dobra, powoli zbieramy naboje. Powoli eliminujemy kolejnych. Tutaj mamy miotacz ognia. Wow. Spróbujemy? Czemu nie? Przynajmniej wam zaprezentuję, jak to działa w tej grze. Zobaczymy, czy to będzie skuteczne, bo już nie pamiętam. W sumie też shotguna trzeba będzie podnieść za jakiś czas i też go wypróbować. Szczególnie w takich korytarzach może się przydać na bliskie dystanse. No i palimy! Ładnie. Okej, w tym przypadku się przydało. Tylko, że wiecie, miotacz ognia jest dobry też na krótki dystans, bo raczej z daleka nic nie zrobimy. Pięknie. Wow. No naprawdę, nieźle można poszaleć z tym miotaczem. Wow, kurde. Podpalił swojego. Dobrze wiedzieć, że nic ci się nie stało. Jak udaje nam się ciągle pakować w taki bajzel? No, też się nad tym zastanawiam. Tymczasem idźmy jednak. Konwój na nas czekał. Atak moździerzowy nie daje nam żyć! Znajdźcie ich i zdejmijcie! Wiecie co, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby nadal iść z tym miotaczem, się, kurczę. Zdaje z tej strony! Cholera, konwój jest w opałach, szybko! Zobaczymy, czy wyjdziemy na otwartą łatwo przestrzeń. Miej oczy otwarte. Przyjąłem. Dobra, no spróbujmy jeszcze z miotaczem w takim razie trochę poszaleć. O kurde, tu już bardziej otwarte tereny. To sobie za bardzo nie poszaleję chyba. Będę musiał się zbliżać. Dobra, rzućmy im granat w takim razie. Kurczę, za długo trzymałem. Dobra, teraz ich w takim razie podpalimy ładnie. Tak jest. Lecimy do następnego. Pięknie, kurczę. Naprawdę tutaj nie mają szans dosłownie. Aha, no tak, muszę jeszcze ładunki odpalić. W takim razie ruszajmy tutaj. No i dobra. Okej, załatwione. I teraz odsuwamy się i wysadzimy to. Ładnie. I jeszcze drugie stanowisko trzeba wysadzić. Dobra, skąd on strzela? Stamtąd. Nie no, to muszę teraz wziąć karabin jednak, żeby z daleka go strzelać. I kurczę, zginął Garza. Znaczy nie zginął, tylko jest ranny. Trzeba go będzie podnieść. Wow, kurczę. Ajajaj, niedobrze, niedobrze. Mi się zregeneruje trochę energia. I zaraz spróbujemy zaatakować. Kurczę, mam nadzieję, że... A, jeszcze z tej strony. Dobra, poczekamy, niech się wychyli. Ach, jeszcze nie zginął. Dobra, tamtego chcę załatwić w końcu. Że nie za bardzo mogę go trafić, kurczę, z takiej odległości. No, ginie, wreszcie, kurde. Też niebezpiecznie jest wyjść na otwartą akcję, no bo zaraz mogę zginąć. I w dodatku sami widzicie, ile on nabojów. Kurde, nie jest lekko. Podbiegnę zaraz szybko do Garzy i spróbuję go wyleczyć. Wow, 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 spadamy, spadamy! O kurde. Ajajaj.
Kurde, tu jest kolejny. O mały włos, abym kurczę zginął, sami widzieliście. Znowu czarno-biały obraz. No ale jest już w miarę okej. No i tamten ciągle strzela. Dobra, spadam tutaj w takim razie. Nie stójcie tak, schowaj! Dobra, ginże wreszcie. Tutaj jest następny. Okej. No i co, tutaj Garza się ciągle męczy. Czy ja muszę tam tego załatwić, naprawdę? Spróbujemy. No gin, kurde, nie mogę go trafić w głowę. Jest całkowicie ukryty praktycznie. Okej, teraz jest całkiem nieźle. No i nareszcie. Nareszcie się udało. Ale i tak, musimy iść tędy. Tylko, że dzięki temu chociaż Garza też pójdzie za mną. Bo tak to ciągle tam stał i walił w tego kolesia z działkiem. No i dobra, ruszajmy dalej w takim razie. Wow! Witam panów. Okej. Muszę wam przyznać, że miło mi się powraca do tej gry. Grałem w nią już dość dawno temu, no jakieś 2 lata temu pewnie. Jakoś 2000... Albo może i tuż po premierze, już nie pamiętam nawet. Ale w każdym razie... Nie no, tuż po premierze to nie, ale właśnie jakoś 2 lata temu grałem w tą grę. I teraz mi się bardzo miło tą pozycję przypomina. No dobra, jak sobie życzysz, stary. W takim razie zasiadamy i trzeba ich wyeliminować wszystkich. Ładnie. Znalazłeś już te moździerze! Działaj szybciej! Dobra, gdzie są kolejni? Kurczę, z tamtej strony też są. Ajajaj. Muszę w takim razie podbiec tam. No dobra, jakoś ich za bardzo nie widzę. Trzeba chyba pójść teraz już od razu. Tak właśnie otwiera się te maleństwa. No dobra, to otwieraj w takim razie i nie gadaj. Już prawie. No, działaj, działaj, działaj. Okej, otwarte. Wow! Skubany, co on zrobił? Widzieliście to? Ajajaj. Dobrze, że mogę wyleczyć Garza jeszcze. Wstawaj, stary. Dobra, to co? Wypróbujemy strzelbę? Czemu by nie? Dla urozmaicenia. Tu Radek. Wielu spośród was służyło pode mną. Jeszcze więcej zna mnie jako swojego nauczyciela, który kształtował was na nowo i ulepszył. Do drugiego moździerza! Wyczerpałem! Ależ kurczę moc. Słyszeliśmy przed chwilą przemowę Radeka, czyli tego jednego z głównych naszych przeciwników. Dobra, no i trzeba udać się do tego moździerza, żeby też wysadzić go. Ale kurczę, shotgun też ma moc, niewątpliwie. Wow, możesz, kurde, spadaj, 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 Sef. Kurde, zaciął mi się, ja cię kręcę. Odsuń się, człowieku, no kurde. Zaciąłem się o Garzę, nie mogłem przejść dalej. Ej, tam, nie lubię czegoś takiego. No dobra, trudno w takim razie jeszcze raz. Jeszcze więcej zna mnie jako swojego nauczyciela, który ukształtował was na nowo i ulepszył. Dobra, załatwić go. Ale trzeba się naprawdę zbliżyć do tych przeciwników, żeby ich załatwić, więc jednak wymienię na karabin. Fajnie się też strzela z shotguna, ale tam też będą ludzie z dalszej odległości strzelać do nas, więc jednak wolę... O, proszę, jest kolejny. A czekajcie, jeszcze w walce wręcz nie walczyłem. Kurde, nie mogę go trafić, ach. Znowu się pobawiłem zbyt długo. No, jest niebezpiecznie, naprawdę. Okej. Dobra, mam problem. Czemu ja się tak wróciłem, kurczę, niepotrzebnie? Dobra, zabieramy amunicję i spadamy stąd wreszcie. Przeładujmy jeszcze. No i dobra, mamy pełny magazynek. No i w takim razie ruszajmy w końcu do naszego celu. Dobra, tu jest ich jeszcze więcej. Jednym strzałem, kurczę, mi zabrał energii sporo. No jasne, jasne, już idę. Kurde, z tej strony przyszedł. Ach, z każdej strony teraz atakują. Wow! No dobra, to był mój błąd kolejny. Kurczę, musicie mi wybaczyć ten zgon, no ale cóż. Za długo się, kurczę, bawiłem, teraz trzeba
Od razu ich załatwić i tyle. Za mnie jako swojego nauczyciela, który ukształtował was na nowo i ulepszył. Dobra, tych też załatwimy w takim razie tutaj z tyłu. No kurde. O nie, niedobrze, niedobrze. Zmieńmy na pistolet w takim razie. Chociaż to nie jest za dobra broń, no ale w krytycznej sytuacji się przyda. Udław się tym wektaninie. No kurde, gindzie wreszcie. Okej. No jak widać, z bliska też można powalczyć pistoletem. Dobra, pełny magazynek i spadajmy stąd wreszcie. Czas to zakończyć i zniszczyć ten moździerz, bo już za długo się tutaj męczymy. Rzućmy im tutaj granat może. Czemu by nie? O właśnie. Tu jest kolejny. Wow, ilu tu jest? Nie dziwię się, że mnie tak zabijali. Ale jeśli właśnie to rozwiązać dobrze, no to nie ma większych problemów. Nie ma mowy, stary. Idziemy? Idziemy. Tylko czekajcie, którędy? Tutaj. Aha, bo tutaj jest ten moździerz, okej. No i wreszcie to zróbmy, bo kurczę, nam za długo to czasu zajęło zdecydowanie. Dobra, gotowe. Cofamy się i wielki wybuch. Bardzo ładnie. Ryko, udało nam się! Narwil, dziękuję wam za wasze starania. Konwój ruszył. No i co dalej? Teraz tędy, tak? Okej. Wow, kolejni! Ajajaj, ilu ich tu jest? Rzućmy im granat. Kurczę, odbiło się od kolesia. Szkoda. Można ich było załatwić dzięki temu. Ale teraz się ładnie udało. Patrzcie, jeszcze w stanie. Okej. No i gdzie teraz? Tutaj. Dobra. Macie natychmiast do nas dołączyć, zrozumiano? Tak jest! Powiedziałem wracać do konwoju! Natychmiast! Kurde, ten Rico jest taki nerwowy. Alfa, możecie mówić? Jest już spokojnie, Evelyn. Co ci chodzi po głowie? Będzie krótko. Na zdobytym kawałku metalu jest nieznany pierwiastek. Jest gęsty i niestabilny. Gromadzi potężne ładunki elektryczne. To coś zasila wieże łukowe? Potrzebna do tego ilość byłaby olbrzymia, ale tak, zagadką jest to, że nie możemy wyśledzić systemu dystrybucji. Jesteśmy na ziemi. Właściwie to idziemy pod ziemią. Będziemy mieli oczy otwarte. O, Evelyn, mam dla ciebie informację. Przechwyciliśmy u Higgów wiadomość Radek. Wspomniał coś o systemie obronnym. Może ma to jakiś związek? Przekażę pułkownikowi. Informujcie nas. Przyjąłem. No właśnie, sami słyszeliście. Mieliśmy informację na temat tego kawałka metalu z wieży łukowej. Dranie! To nie w porządku. Kurczę. Nasi tutaj zginęli. Rico, mamy tu martwych, dobrych ludzi. Tu są brakujące elementy 23 MAT. Nie zostawiać ocalałych Higo! Przeczesywać! Tutaj! Potwierdzam. Kogoś chyba słychać. Tak mi się wydaje. Zaraz sprawdzimy. Czy ktoś mnie słyszy? Okej, dobrze słyszałem. Zobaczmy. Mamy ocalałego. Są tutaj. Wow! Zasadzka! Ach, kurde. Garda, zdaje się, że rozpędzaliście niezłą burzę. Higi poprają, że zmierza do was desantowiec. W sumie to można się było tego spodziewać, co? Kurczę. Możecie ich zabić. Przyjąłem. Kurczę, nie mogę się wychylić za dobrze. Próbuję tamtego załatwić na początek, o właśnie. Kurczę, jeszcze ktoś mnie ostrzela. Tutaj są, dobra. Oj, musimy tutaj uważać naprawdę, bo jest tu ich sporo, jak widać. Dobra, zginął. Gdzie mamy kolejnych? Ajajaj, tutaj też przyszedł. Uważajmy, uważajmy. Z każdej strony się czaje niebezpieczeństwo. Czekajcie, tutaj mogę przejść, bardzo dobrze. Okej. Okay. Dostać się, kurczę, do tego działka i będzie ładnie. Dobra. Giń. Kurde, przeładuj szybciej. Ach. Wow. Ja cię kręcę, zaraz zginę.
Dobra, przejmuję działko w takim razie. Szybciej, szybciej, szybciej. Ładnie, ładnie. Udało się ich wyeliminować. Dobra, i tutaj jeszcze mam jednego. Kurczę, tego nie dorwę. Ach, chyba zginę. Kurczę, granatem mi rzucili. Dobra, tego trzeba wyeliminować normalnie karabinem, bo nie mam zasięgu. Wow! O, żeż kurczę. Sami widzieliście, co tu się działo. Jednak chyba niedobrze zrobiłem, że tutaj aż podszedłem. No bo, kurde... To nie było dobre miejsce. Dobra, i znowu odtąd. Jest nie najgorsze miejsce do rozpoczęcia. Dobra, tutaj ich wyeliminuję. To akurat bez problemów. Ale teraz jest gorzej. Teraz chyba trzeba się wycofać, co? Bo oni stąd będą też szli. A tutaj nie mam większych szans. Ale stąd już będzie nieźle. Weźmy sobie granat. Okej, rzućmy im. I ładnie. Kurczę, znowu zginąłem. Teraz chyba mnie z RPG-a załatwili. No naprawdę, powiem szczerze, że nie jest łatwo. Tutaj, kurczę, zaczynam z prawie zerową energią. Dobra, znowu zasiadamy za sterami tego działka. Okej, to jest akurat proste. Dobra, zginęli wszyscy. Tam mamy jeszcze jednego. Okej. No i na razie spadamy w takim razie, bo tutaj będą kolejni. Dobra, wycofanie się. I teraz znowu granat. Kurczę, ależ fatalny rzut. Jeszcze raz. Dobra, teraz ładnie. No kurde, serio? Ja już wiem, w czym jest problem, bo tam, kurczę, była skrzynia jeszcze jedna. Znaczy nie skrzynia, tylko beczka. I przez to tak ginę łatwo. No dobra, to jeszcze jedno wczytanie i jeszcze raz trzeba spróbować. Po raz kolejny tutaj wystrzelujemy tych. Dobra. Okej. No i tam jest jeden. Nie za bardzo kogoś widzę. Dobra, trudno. Cofamy się w takim razie. Spadamy, spadamy. I trzeba, kurczę, zniszczyć tą beczkę tutaj. Bo ona mi przeszkadzała. Dobra, teraz im rzucę niespodziankę. Tak jest. No i teraz z kolei spróbujemy tamtych wyeliminować. Dobra, kurczę, jeszcze nie zginął. Ale teraz powinno się udać już. Wow! Kurczę. Czekajcie, tutaj jest beczka. Okej. Pomoże! Ajajaj. Kurczę, zginął Garza. Znaczy, jest ranny. Niedobrze, niedobrze. Jejku, kurczę. Dobra, on jest aż tam. Chyba raczej go za bardzo nie wyleczę teraz. Nie ma co tak iść na siłę do niego. Trzeba się najpierw skupić na wrogach. A dopiero później, jak się przedostanę, to ewentualnie też wyleczymy Garza. Trafili mnie! Tutaj też mamy kogoś na górze. Dobra, idziemy po Garza w takim razie. Okej, wyleczony. No i tutaj mamy jednego. Wow! Okej, zginął. Czy to wszyscy? Tak jest. Nie trzymaj mnie za słowo, ale to chyba ostatni. Wracajmy szybko do konwoju! No właśnie, wracajmy, wracajmy. Ale powiem szczerze, że było ciężko. Chyba najciężej jak dotąd. Ale też popełniałem błędy pewne. Niepotrzebnie stałem tam przy tej beczce na przykład wybuchającej. I przez to odginąłem kilka razy. No ale tymczasem idziemy. Musimy wrócić do konwoju w końcu. I powoli chyba misja będzie się zbliżać ku końcowi. Tak mi się wydaje. Okej. Tu jest problem, bo są... Nie wygląda, jakby Higi chciały się poddać, he? Wątpię, by przy konwoju było spokojniej. Zabrzmiało, jakby się nieźle przypaliło. No niestety. No ale problem jest teraz taki, że kurczę, nie mam... Aha, tędy mogę, okej. Tutaj wystrzelimy. Trzeba zniszczyć te wszystkie lasery tutaj.
Okej, tutaj to chyba rzucę granat, będzie lepiej. Okej, udało się. I lecimy kolejny laser tutaj usunąć. Dobra, i teraz dopiero możemy wejść dalej. W takim razie wchodzimy po drabince i szukamy przejścia do naszego konwoju. Chyba jest już niedaleko. Mam przynajmniej taką nadzieję. Dobra, gdzie my jesteśmy teraz właściwie? Tam są nasi już, a więc mamy konwój. Hej, chłopaki! Atakują nas z dachu! Właśnie tam i zdejmijcie ich! Hendy! Okej, a więc robi się. To ruszajmy w takim razie. Zabezpiecz elektrownię. Okej. Seth! Jezus, stary! Schowaj się! O kurde, jeszcze jest ich tu więcej. Dobra. A więc nie wystarczyło, kurczę, wyrzucić te... Znaczy, zniszczyć te ładunki wybuchowe. Wow, jeszcze ten żyje, kurde. Dobra, dobra, zaraz użyję, tylko najpierw chcę się wyleczyć. Żeby tu mnie nie załatwili nagle. Okej. Kurde, nie jest lekko, niestety. Tam jest właśnie jeden. To są beczki, czy nie? Nie, nie za bardzo. Dobra, teraz może użyjemy tego karabinu maszynowego, znaczy tego działka. Okej. Tutaj kolejny. Tak jest. I dobra, to chyba wszyscy. Tam jeszcze mamy kolejny. To całkiem ich sporo nawet. Dobra, jeszcze z tej strony się kręcą. Kurczę, ilu ich tu jest? Dobra. Jeszcze tego wyeliminujemy. Kurde, kolejni. Dobrze, a więc idziemy w końcu tutaj. Zdaje się, że będziemy musieli zrobić wyłom. No to wysadzimy to w takim razie. Ładunek zapalony, kryć się! Tradycyjnie wycofujemy się i wysadzamy to. Dobra. Wchodzimy w takim razie, tylko musimy uważać, bo tu będzie sporo wrogów chyba. Dobra, tutaj trzeba będzie to wysadzić. Kurczę, chyba jednak na dole. Jak to tutaj wygląda? Wow! O kurde, ilu ich tu jest? Nieciekawie, nieciekawie. Dobra, przeładujmy to. Jeszcze, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Dobra, w końcu padł. No i dobra. Wow, gdzie ja muszę te ładunki wybuchowe podłożyć właściwie? Niech mi to pokażą. Tak jakbym musiał na dole, ale na razie nie za bardzo chyba o to chodzi. Cholera! Nie ma drogi na górę! Będziemy musieli wszystko wysadzić! No właśnie. I dopiero... Uzbrój ładunki na głównych filarach! Dobra, więc dopiero teraz mi się to pokazało zapewne. Dopiero teraz mogę te ładunki uzbroić. Tak jest, rzeczywiście. W takim razie zróbmy to szybko. No, gotowe. Kolejne teraz. Oczywiście dookoła, kurczę, są przeciwnicy, ale na szczęście na razie mi nie sprawiają wielkich kłopotów. Dobra. Lecimy dalej. Na każdym filarze muszę to zrobić. Jeszcze raz. Dobra. Bierz ten ostatni ładunek, będę osłaniał tyły. No i ostatni właśnie ładunek. I za chwilę to wszystko pójdzie z dymem. To wszystkie ładunki! Wynośmy się stąd, wysadźmy to miejsce! Dobra, spadamy w takim razie i wysadzamy to. Ładnie. Wow, nieźle, nieźle. Okej, a więc to chyba koniec misji, tak jest. Czyli kolejną misję sobie wykonaliśmy i za chwilę zobaczymy jeszcze tylko początek kolejnej. Cholera! Skończyłeś, czy chcesz dla pewności zrównać z ziemią jeszcze parę bloków? Hej, przezorny zawsze ubezpieczony. Musimy migiem przeprowadzić konwój. Zew, Garza, poprowadzicie szturm. Ruszać!
Zabij! Niech drżą! Cholerami! Kralewnicy! Teraz ten most jest naszą jedyną drogą do pałacu! Dobra, a więc w takim razie tym mostem zajmiemy się oczywiście w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał i jeśli tak, to zostawcie kciuka w górę. No i wyczekujcie na kolejne materiały z gry Killzone 2. Cześć!